Każdego dnia w Polsce popełniane są tysiące przestępstw. Na kanale Wiadomości Kryminalne co drugi dzień znajdziecie najbardziej szokujące przestępstwa z kraju i ze świata. W miejscowości Harmężę koło Oświęcimia doszło do tragicznego wypadku, w wyniku którego życie stracili trzej młodzi mężczyźni w wieku około 25 lat. Zdarzenie miało miejsce w nocy na krętej drodze gminnej, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. Z dostępnych informacji wynika, że sportowy samochód Renault Megane w najprawdopodobniej wersji RS zjechał z drogi, najpierw uderzając w betonowy przepust, następnie w słup energetyczny, po czym dachował. Kierowca oraz dwaj pasażerowie auta nie przeżyli wypadku. Pierwszej pomocy próbowali udzielić im okoliczni mieszkańcy, którzy jako pierwsi przybyli na miejsce zdarzenia i zaalarmowali odpowiednie służby. Warto podkreślić, że Renault Megane RS to ten sam model samochodu, którym jechali pijani mężczyźni w Krakowie, którzy byli uczestnikami tragedii w nocy z 14 na 15 lipca. W wyniku wypadku samochodowego zginął syn królowej życia Patryk i jego trzech kolegów. Kierujący Renault Megane, jadący Aleją Krasińskiego w kierunku Mostu Dębnickiego, stracił nagle panowanie nad pojazdem, potrącił słupki zawężające jezdnie, przejechał przez skrzyżowanie w lewą stronę, uderzając w słup sygnalizacji świetlnej i lampę oświetlenia ulicznego, a następnie zjechał dachując po schodach na bulwar Czerwieński, gdzie z kolei uderzył w betonowy murek okalający chodnik. Wiele osób spodziewało się, że upublicznienie nagrań oraz sama tragedia spowoduje refleksję u wielu młodych osób, którzy często poruszają się z nadmierną prędkością, robiąc sobie z publicznych dróg tor wyścigowy. Niemal dokładnie miesiąc później dochodzi do rekonstrukcji zdarzeń z dokładnie takim samym modelem samochodu, w którym również tracą życie młodzi mężczyźni. Miejsca tych tragedii dzieli zaledwie 55 km. Informację o wypadku przekazała małopolska policja. Harmężę, gmina Oświęcim. Wypadek drogowy śmiertelny. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu pod nadzorem prokuratora Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu ustalają okoliczności, w jakich doszło do wypadku drogowego, w którym zginęło trzech mężczyzn. Do zdarzenia doszło dziś w nocy około godziny 3:30 w miejscowości Harmężę, gmina Oświęcim na ulicy Borowskiego. Jak wstępnie ustalono, kierowca samochodu marki Renault Megane na łuku drogi z nieznanych przyczyn wypadł z jezdni, po czym uderzył w przydrożny słup energetyczny. W wyniku zdarzenia śmierć na miejscu poniósł kierujący oraz dwóch pasażerów. Osoby te nie posiadały przy sobie dokumentów, w związku z tym aktualnie ustalana jest ich tożsamość. Renault, którym podróżowali mężczyźni, pochodził z wypożyczalni. Warto dodać, że na ten moment nie znamy wyników badań trzeźwości kierującego żółtym samochodem, który rozbił się dziś w nocy. Na wyniki tych badań powinniśmy czekać kilka dni. To, co najbardziej szokuje w wypadku, to to, że tragedia ta wydarzyła się niecały miesiąc po wydarzeniach, które obiegły całą Polskę, i młodzi mężczyźni nie wyciągnęli wniosków z utraty życia swoich rówieśników. Feralny model samochodu to Renault Megane RS, usportowiona wersja cywilnego hatchbacka, którego moc silnika osiąga 300 koni mechanicznych i rozpędza go do setki poniżej 6 sekund. Samochód mimo dużych osiągów nie posiada napędu na wszystkie koła, co sprawia, że szybsza jazda tym samochodem stanowi szczególne niebezpieczeństwo u osób nieposiadających doświadczenia, zwłaszcza w przypadku osób wypożyczających samochód za kilkaset złotych na dobę, aby się nim pobawić. Na ten moment oczekujemy na upublicznienie nagrań z monitoringu, abyśmy mogli sami po raz kolejny przekonać się, z jaką prędkością podróżowali młodzi mężczyźni, i abyśmy po raz kolejny dostali lekcję, że samochód to nie jest zabawka. W momencie upublicznienia nagrań przekażemy je Państwu na kanale w aktualizacji wydarzeń spod Krakowa, dlatego zachęcamy do subskrypcji kanału Wiadomości Kryminalne.